Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, jak i witam Was na moim pierwszym podcaście, kiedy jest możliwość odsłuchu tematów, które będę poruszała, a są one stricte związane z macierzyństwem, z wychowywaniem dzieci i różnymi takimi tematami wychowawczymi. Także zapraszam serdecznie właśnie do odsłuchania, jak i do oglądania. Sami gdzieś tam ten pomysł mi daliście, żeby można było odsłuchać to, co do Was mówię na spacerze. Wiem, kiedy macie chwilę dla siebie, kiedy gotujecie obiad, także mam nadzieję, że i taka forma przypadnie Wam. Rozmawiamy sobie o karach, o nagrodach, o dyscyplinie, o jakimś tam posłuszeństwie, o wymaganiach, jakie stawiamy dzieciom i jakie dajemy, no właśnie, kary, nagrody, czym się kierujemy w tym, żeby wyegzekwować pewne rzeczy, żeby podkreślić złe zachowanie, żeby wprowadzić być może jakieś zmiany. Ten pomysł na film dała mi jedna z Was, także bardzo dziękuję. Jeśli macie inne tematy związane z wychowywaniem dzieci, no to z chęcią z Wami sobie o tym pogadam. Napiszcie tylko koniecznie w komentarzu, jaki temat Was zainteresuje. Myślę, że nawet w tym filmie dam Wam kilka takich pomysłów na koniec i po prostu dacie mi znać, który temat jest Wam bliższy i jest bardziej, że tak powiem, na czasie, a dzisiaj kary i nagrody. I tutaj muszę załączyć dyscyplinę wolną od awantur, bo jest to sposób, w jaki którym ja się kieruję w wychowywaniu moich dziewczynek. Bardzo się cieszę, że żyjemy obecnie w czasach, gdzie dostęp do takiej wiedzy, że są inne sposoby niż właśnie karanie czy nagradzanie, że są te jakby, że mamy możliwość dowiedzenia się o innych sposobach. I tak cieszę się bardzo, że można powiedzieć, bardzo powolnymi kroczkami odchodzimy od kar i nagród, ponieważ no, nie da się ukryć, że nie wszyscy rodzice starają się na bieżąco aktualizować gdzieś tam wiedzę o rozwoju mózgu, o rozwoju właśnie swojego malucha, o tym, na jakim jest aktualnie etapie. To zawsze mnie martwi, że wiecie, sprawdzamy, co kupić na prezent trzylatkowi, a nie sprawdzamy, jak tam jego mózg się ma, co na niego na ten moment działa, ale cieszę się, że i tak jakieś kroczki są, bo jednak my wszyscy byliśmy wychowywani raczej w tym systemie właśnie nagradzania, karania, posłuszeństwa bezdyskusyjnego itd., itd. Chyba każdy z nas, czy też tak jak mówię, większość usłyszał jakieś teksty typu: nie zjadłeś obiadu, nie dostaniesz deseru. Albo ja na przykład pamiętam, jak nie zjadłam obiadu, to nie odejdę od stołu. A jak coś tam powiedziałaś, to przeproś natychmiast. Albo wiecie, jak byliśmy źli, idź do swojego pokoju, nie dyskutuj, zero dyskusji, marsz do swojego pokoju. I to jest idealny przepis na to, jak się wychowuje dzieci w strachu, jak się wychowuje dzieci niepewne. Myślę, że tutaj o rezultatach możemy mówić, mówić i mówić. Ale tak naprawdę chyba każdy z nas też pamięta taki moment, gdzie ten system kar przestał działać, kiedy wiecie, mama czy tata mogli nam powiedzieć: o Jezu, teraz zachowywaj się w taki sposób, już ci więcej, już dzisiaj nie obejrzysz żadnej bajki. I przychodzi w końcu taki moment, kiedy mamy x lat i powiemy: no to nie. No i co z tego? Mi to nie robi. No i co? Wiecie, no zdajemy sobie z tego sprawę, że nie trzeba być wcale nastolatkiem, tylko dużo wcześniej, kiedy dzieci mają, że tak powiem, takie słowa już głęboko gdzieś. No bo one, taki system właśnie kar bardzo ma krótki termin ważności. Być może wydaje się, że jeśli my natychmiast, wiecie, wyciągamy konsekwencje typu: idź do swojego pokoju, przeproś natychmiast, jak tego nie dostaniesz, to jak tego nie zrobisz, tego nie dostaniesz, a że dzieci bardzo szybko potrafią powiedzieć: dobra, przepraszam, już nie będę, jedzę bajkę. Albo wiecie, albo natychmiast się uspokajają: dobra, dobra, już nie będę więcej. Ale w zasadzie to absolutnie nie jest refleksja, to absolutnie nie jest przemyślenie dziecka, to jest tylko i wyłącznie działanie tu i teraz natychmiastowe, które w ogóle nie jest długofalowe. Ja zawsze mam w głowie to, że wychowując moje dziewczynki, wychowuję małych ludzi, małe kobiety i skupiam się na tym wychowaniu takim
długodystansowym, bo pamiętajcie, że relacja z dzieckiem to nie jest wojna, tu nie chodzi o to, żeby ktoś wygrał tu i teraz, bo my czujemy takie coś, że wiecie, dziecko tutaj się złości, krzyczy, wodę wylewa z wanny, uderzył brata, cokolwiek, i my tutaj coś zawojujemy w tym momencie i my już wygraliśmy, ale właśnie to absolutnie nie jest żadna wojna i warto pamiętać, że my chcemy, żeby ten mały człowiek dokonywał właściwych wyborów w przyszłości, żeby sytuacja się czy też nie powtarzała, czy też coraz mniej się powtarzała. Wcale, żeby nie robił czegoś w przyszłości dlatego, że ktoś mu każe, że się czegoś boi, tylko dlatego, że sam zreflektuje się, że wie, że to jest słuszne, że wie, że to jest właściwe. I żeby nie było, oczywiście dyscyplina jest ważna, bo jednak dbamy o bezpieczeństwo dzieci. Musimy być dla nich takim, wiecie, przywódcą, filarem, żeby im się nic nie stało. I wiadomo, nie możemy pozwolić na wszystko, zgadzać się na wszystko i jakby nie wyciągać nigdy żadnych konsekwencji. I oczywiście chcemy i potrzebujemy stosować granice, żeby dziecko też czuło się bezpiecznie, ale naprawdę da się to zrobić w sposób bez nagradzania, bez karania, bez klapsów, bez jakiejś przemocy emocjonalnej czy też właśnie fizycznej. I teraz zastanówmy się, jakie sytuacje pamiętasz, masz w swojej głowie z dzisiaj, z wczoraj, sprzed paru dni, które doprowadzają Twoje dziecko do stanu właśnie takiego, gdzie nie jesteś w stanie nad nim zapanować, czy to jest właśnie krzyk, czy to jest płacz, i to jest związane właśnie z uderzeniem Ciebie, z uderzeniem brata, nie wiem, wylaniem wody z wanny, pluciem na podłogę, zbiciem talerza, rzuceniem jakąś zabawką w cokolwiek, co się takiego dzieje. Jeśli już masz taką sytuację w głowie, to wiedz, że najważniejsze w każdej złości, w każdym płaczu jest... właściwie zapisałam sobie coś innego, ale teraz padło mi do głowy, że najpierw jest jeszcze przed coś. Najpierw musimy uspokoić siebie i zadbać o własne emocje i o własny taki stan. Możecie sobie po prostu zanim... coś powiecie, zanim zareagujecie nie tak, jakbyście chcieli, wiecie, otrzepać sobie mocno ręce, możecie napić się zimnej wody, wyjść na chwilę do okna, przewietrzyć się, napić się zimnej wody, nie wiem, pokręcić sobie głową, wiecie, w jakiś sposób znaleźć taki, który możecie się uspokoić, ponieważ w danym momencie, kiedy wasze dziecko przeżywa bardzo silne emocje, czy też jest w histerii, bardzo potrzebuje was spokojnych, ale też takich, którzy chcą z tym dzieckiem nawiązać kontakt. Nie ukarać go za to, co on teraz przeżywa, tylko nawiązać z nim kontakt. Bo ważne jest, moim zdaniem, w właśnie sytuacji, kiedy dziecko ma silne emocje, to, że cokolwiek mu teraz powiecie w danym momencie, bo zrobiło coś niewłaściwie, zrobiło coś źle, zrobiło jakąś krzywdę, coś się wydarzyło, żeby dalej się czuło w tym, co wy do niego mówicie, jak wy do niego kierujecie dane słowa, żeby dalej się czuło kochane, akceptowane, bezpieczne, żeby dalej jesteście tymi kochanymi rodzicami, a wy pamiętajcie o tym, że to jest dalej wasze najukochańsze na świecie dobre dziecko. Pamiętajmy o tym, mówiąc cokolwiek, żeby nie wprawiać w poczucie winy, nie obwiniać, nie karać milczeniem, nie karać złością. I pamiętajcie, że jeśli wasza reakcja jest równie wybuchowa, krzycząca i tak dalej, i tutaj się już w ogóle robi taki wybuch wulkanu między wami i w domu, czy w danej sytuacji, to też w tym momencie nigdy w życiu nie traficie do swojego przedszkolaka, bo rozmawiamy tutaj o dzieciach raczej w wieku takim przedszkolnym, nie traficie do części logicznej ich mózgu. O rozwoju mózgu możemy sobie porozmawiać, jeśli chcecie, dajcie mi znać, to nagram taki film osobno. Po prostu kiedy dziecko jest w takich silnych emocjach, a jeszcze dodatkowo, nie daj Boże, wy, to nigdy w życiu nie traficie właśnie żadnym tłumaczeniem, rozmową. Przecież mówiłam ci, że masz tego nie robić, no. Mówiłam ci, że masz nie uderzać brata, no mówiłam ci, a dziecko wyje, krzyczy i tak dalej. I jeszcze jak wy to mówicie takim pretensjonalnym, obwiniającym, krzyczącym tonem, to już w ogóle nigdy nie trafimy w takiej sytuacji do logiki dziecka, ponieważ w tym momencie jego emocje są tutaj, a logika jest, słuchajcie, w piwnicy, na minus jeden, nie? A na trzecim piętrze są właśnie emocje i przeżywanie. I nie ma sensu tłumaczenie w tym momencie, nie ma sensu tutaj czegoś, nie wiem, mówienie, że na coś się umawialiście, na ostatnią bajkę, że już dzisiaj nie jecie lodów. Nie ma sensu, bo być może wasze dziecko nawet to wie, ale w tym momencie nie jest w stanie tego połączyć. Emocji i właśnie tej logiki, która dla was się wydaje bardzo przecież logiczna, bo tak ustali. Także najważniejsze jest to, żebyście postarali się złapać ten kontakt ze sobą.
załóżmy, że jesteś zajęta pracą, obiadem, maluszkiem, przebierasz siostrze, bratu pampersa, karmisz, a twój na przykład czterolatek podszedł i uderzył ciebie klockami Lego, krzycząc przy tym, że masz się bawić tu i teraz, bawimy się itp. itd. No i tak, są różne sposoby reakcji ludzkich. Wiadomo, nie obwiniajmy się też w tym momencie, wiadomo, że każdy z nas ma różne emocje w sobie, przeżywa różne rzeczy, jest przebodźcowany, przemęczony i tak dalej. Natomiast czym ja się kieruję, to zawsze tym, żeby te 80-90% to były reakcje przemyślane, to były reakcje inne niż te, które my mamy ochotę wyrzucić z siebie na pierwszy ogień, ale dajmy sobie ten czas i wiemy, że nie każdy z nas jest idealny i reaguje książkowo. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy wiecie, nie wiem, karmimy maluszka, przewijamy, usypiamy, co się dzieje i dostaniemy takim klockiem, no to wiadomo, że pierwsze co, to być może włącza się w nas reakcja taka obronna, tak? Nasz system nerwowy reaguje, bo właśnie oberwaliśmy, tak? Czyli możemy zaraz tutaj wycedzić przez zęby, co ty robisz? Przecież tu mamy boli, nie robimy tak. Możemy w takiej sytuacji też równie dobrze zareagować krzykiem, idź do swojego pokoju i tak dalej, już dzisiaj nic nie ma, żadnej bajki, żadnych lodów, ale ty brzydko się zachowujesz. I generalnie każda z takich reakcji nie jest reakcją właściwą, bo choć mówię, taka reakcja może się wydawać dla nas słuszna, bo przecież powiemy, idź do swojego pokoju, dziecko się rozpłacze i tak dalej, będzie krzyczeć i pójdzie, wróci i powie, no przepraszam, ale chcę te lody. Także w takiej sytuacji przede wszystkim spójrz na daną... postaraj się teraz w tym momencie, kiedy nie ma tej sytuacji, tylko wyobraź ją sobie w głowie, kiedy to się dzieje, jak to wygląda, czy jak wychodzicie z domu, czy jak ubieracie, czy jak właśnie ten przykład jest, tak? Czyli karmisz, pracujesz i dostałaś tym klockiem. To spójrz na tego swojego malutkiego człowieka jak na bardzo dobre, kochane dziecko. Nawet w tym momencie, kiedy jest całe czerwone, wiecie, żyły mu tu wychodzą, nie wiem, z fioletowy sinek krzyczy, płacze i w ogóle wydaje się, że to jest nie to dziecko, co zawsze, to postaraj się oddalić trochę od tej sytuacji, tak spojrzeć z góry, uspokoić, właśnie otrzepać te ręce dalej, to jest moje kochane, przecudowne, emocjonalne dziecko i w tej sytuacji ono mnie maksymalnie potrzebuje. I teraz mamy dwa wyjścia. Pierwsze, zastanów się, co w danej sytuacji twoje dziecko chciało ci pokazać tym zachowaniem. Rzuciło w ciebie klockiem, więc zastanówmy się, czy nie jest przemęczone, może jest głodne, przebodźcowane, może chce twojej uwagi, może wróciliście dopiero z przedszkola i nie zdążyliście się sobą nacieszyć, porozmawiać, może w ogóle dzisiaj nie mieliście chwili dla siebie, może właśnie twoje dziecko chce atencji, może coś się wydarzyło, coś właśnie przetrawia, może jest, nie wiem, zmęczone, może chce spać. W ten sposób, w jaki dziecko wyraża to, co czuje, to jest ten sposób, w jaki on na ten moment potrafi sobie dać radę i w ten sposób pokazać, że czegoś potrzebuje, że czegoś chce, że coś nie gra. Ale to jest, wiecie, taka biała flaga, mamo, pomóż mi, nie radzę sobie w tym momencie. Ja robię to, co potrafię. I druga sprawa, czego chcę w danej sytuacji moje dziecko nauczyć. Czy kiedy ono mnie uderza, ale już wiemy, że za tym nie stoi złośliwość, wiecie, złość, dziecko nie jest, nie robi tego specjalnie, nie chce was rozzłościć, nie jest dla was właśnie złośliwe, niemiłe i tak dalej, nie analizuje w głowie tego, jak ciebie skrzywdzić, tylko wiemy, że coś już stoi za tym, no to co my chcemy w takim rozładowaniu, wiecie, rozwalenia emocjonalnego swojego dziecka, co my chcemy mu przekazać? Czy my tej złości przy nim jesteśmy? Czy ono może liczyć na nasze wsparcie? Czy my zostawiamy go w samotności, czyli w tym pokoju? Czy ono ma sobie poradzić samo? Czy ono może liczyć na nasze wsparcie? Czy dostaje od nas tylko krzyk i chłód? Zastanów się, zanim coś właśnie powiesz, weź ten zimny oddech, weź ten zimny łyk wody, oddech, podmachaj sobie rękoma i pomyśl, zanim zareagujesz, że właśnie za tym pokazaniem, czyli za tym uderzeniem stoi jakaś emocja, z którą twoje dziecko sobie nie radzi. Mamo, jestem tutaj, potrzebuję twojej uwagi. Mama, chciałbym, żebyś teraz się ze mną pobawiła. Mama, nie potrafię już tak długo czekać. Proszę, nie zmienię tego pampersa tak długo. Mama, nie chcę, żebyś już pracował. Praca jest taka nudna, chcę, żebyś się ze mną pobawił. Mamo, w przedszkolu było tak ciężko, a tak mnie dzisiaj uderzył i było tak głośno. Mamo, jestem głodny i chcę spać i tak dalej. Dziecko wam tego
tego nie powie, ale tym uderzeniem klocka stara się właśnie zwrócić tą uwagę, że coś jest nie tak i on sam nie wie, co się dzieje, bo do tych refleksji jeszcze nie może dojść. Także zanim zareagujesz tak emocjonalnie, krzykniesz, wybuchniesz, wygonisz i tak dalej, postara się właśnie wziąć ten oddech i powiedzieć na zasadzie: Bartuś, wiem, że ciężko jest czekać, aż skończę karmić Bartusia, albo aż popracuję. Bardzo chcesz się bawić tymi klockami Lego? Tak, mama. Już jest gdzieś to połączenie i w tym momencie, kiedy chwilę sobie właśnie porozmawiacie o tym, co dziecko czuje, jak się ma, czego potrzebuje, możecie później w spokoju dojść do tej rozmowy na temat tego, że klockami się nie uderza, kiedy czegoś potrzebujemy, że możemy coś powiedzieć spokojniej, że możemy powiedzieć ciszej, że możemy inaczej wyrazić tą swoją złość, ale nie w momencie, kiedy dziecko właśnie wybucha agresją, a do tego jeszcze my wybuchamy naszą gdzieś tam złością, frustracją, zmęczeniem itd. Oczywiście, kiedy sytuacja jest, wiecie, powtarzalna wielokrotnie, czy musicie to dostosować do swojego malucha, ale kiedy to już się, nie wiem, przetacza w takie okładanie, że dziecko was, nie wiem, bije i tak dalej, możecie oczywiście złapać za tą rączkę, zatrzymać ją zanim uderzy i powiedzieć: hej, nie pozwolę ci się uderzyć, ale jednocześnie widzę, że jesteś zmęczony, widzę, że jesteś głodny, widzę, że potrzebujesz mojej uwagi, dokończę to i idziemy się bawić klockami, a może wolisz się pobawić samochodami. Wiecie, obróćmy to bez jednoczesnego obwiniania, ale jednocześnie oczywiście stawiamy granice, bo nie pozwalamy się bić. Także ja generalnie nie jestem nawet za wyciąganiem jakichś takich mocnych konsekwencji, nawet kiedy powiecie, że ale moje dziecko już, wiecie, tak nie robi, już tak się nie zdarza, ale raz na jakiś czas po prostu podejdzie i uderzy. A przecież wie, że nie można. No oczywiście, że wie, ale pamiętajmy, że to jest wciąż małe dziecko, że jego mózg cały czas się kształtuje, rozwija i ma prawo właśnie do tego, że jego emocje czasami biorą górę i raz na 10 przypadków wybuchnie, nie zachowa się tak książkowo i tak idealnie, jak być może zachowuje się na co dzień i to też nie jest pora, żeby je właśnie obwiniać. I to nie znaczy, że są, nie wiem, rozpieszczone albo że jeden rodzic sobie nie radzi, a z tobą reaguje inaczej, a z tobą inaczej. Dziecko jest bardzo jeszcze zmienne, rozwojowo chwiejne, więc jakby ma do tego absolutnie prawo i ma prawo to się cały czas po prostu zmieniać. No ale dlaczego te klapsy, krzyk, nie wiem, chłód emocjonalny, milczenie, czyli przemoc jest tak naprawdę zła? Dlatego, że przynosi efekt kompletnie odwrotny do zamierzonego, mimo że mówiłam Wam, że możemy sobie zdać sprawę z tego, że przecież jest lepiej, tak? Uderzyłam, dałam klapsa, krzyknąłam, obraziłam się na dziecko i nagle przeprosiło. Ale pamiętajcie, że to jest wszystko na krótką chwilę, to nie jest zmiana na długi czas. Dodatkowo te różne formy przemocy przenoszą różne rezultaty, bo dziecko może wpaść w stan tak zwanego zamrożenia, tak? Czyli że nie wie właściwie, co ma ze sobą zrobić. Wyduka to być może to, co chcecie, ale to wcale nie pochodzi z jego refleksji, bo nie jest w stanie po prostu w tym momencie się zrefleksować, kiedy po prostu jego ukochany rodzic, opiekun, który powinien dla niego być zawsze wsparciem, bezpieczną przystanią, uniósł się tym, czym nie powinien. Dziecko się nie czuje tutaj bezpiecznie i komfortowo. To tylko może rozwinąć, nie wiem, nawet taki lękowy stan przywiązania do swojego rodzica. Już pomijam sam stresy związane z tym, czyli rosnący poziom kortyzolu, który może wręcz niszczyć komórki nerwowe, w ogóle hamować rozwój. I w ogóle powiem Wam szczerze, że taki konflikt rodzic-dziecko na zasadzie przemocy, i tu mówię nawet o milczeniu, o karaniu ciszą i tak dalej, jest dla mnie, a już w ogóle klapsy i tak dalej, jest dla mnie najobrzydliwszą formą, w jakiej możemy się ciężko nazywać komunikowaniem, nie wiem, zwracaniem się do dziecka i egzekwowaniem czegokolwiek. Bo jak można krzywdzić kogoś, kto nie jest w stanie się obronić? Tylko tutaj mogą jakieś własne nasze
moim zdaniem własne kompleksy i to, że sobie kompletnie z czymś nie radzimy, może wychodzić i warto to przepracować. A czy odsyłanie do pokoju jest takie złe? No słuchajcie, no nie jest generalnie no najgorsze z tego, co Wam tutaj powiedziałam. Natomiast no taki 3-4-5-latek nie jest w stanie dojść do jakiejkolwiek refleksji sam w pokoju. Jeśli pójdzie sam do pokoju, bo w tym momencie, nie wiem, nakrzyczał, wylał, rozbił, uderzył, szczypnął, nie wiem, powiedział coś brzydkiego, w tym pokoju jest w stanie tylko sobie pomyśleć rzeczy typu zostałem sam, nie mam tutaj wsparcia, nikt mi tutaj nie pomaga. Może poczuć się właśnie samotne, odrzucone, niezrozumiane. Przecież dlaczego odsyłamy do pokoju? Dlatego, że dziecko się źle zachowało, a wiemy, że to jest wynikiem jakiegoś innego, jakiejś innej potrzeby. Czyli my, jak nasze dziecko jest złe, właśnie czuje złość, jest krzyczące i płaczliwe, to nie kochamy je tak samo, że ma być w tym momencie samo, jak jest szczęśliwe i powie przepraszam, jest wesołe, ma do nas wrócić, a jak jest, wiecie, złe, rozchwiane, zdenerwowane, no to nie może być przy nas, nie może na nas liczyć. Umówmy się, no dziecko w tym pokoju niczego sobie nie przemyśli, do niczego nie dojdzie. Jeśli ktokolwiek tutaj potrzebuje wejść do innego pokoju, to moim zdaniem Ty, drogi rodzicu, jeśli czujesz taką potrzebę, że w tym momencie, wiecie, nie możesz wytrzymać, bo wydarzyło się coś takiego, co już po prostu przerasta Twoje możliwości i to może się zdarzyć, to Ty wyjdź do innego pokoju na chwilę, chociaż zapewne Twoje dziecko za Tobą wybiegnie w szale i płaczu, ponieważ właśnie Ciebie strasznie potrzebuje, mimo tego, że wcale tego nie pokazuje. Ale jeśli potrzebujesz tej chwili, żeby ochłonąć, podjąć właściwą decyzję, czy właśnie rozumowanie, no to jak najbardziej jest to ok. Bo warto pamiętać, że przecież tak mi się wydaje, że chcemy być przy naszych dzieciach zawsze, nie tylko wtedy, kiedy są grzeczne, dobre, mówię w cudzysłowie, bo nie lubię tych określeń, no ale wiecie, o co chodzi, po prostu kiedy nasze dzieci zachowują się tak, jakbyśmy tego oczekiwali i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że to nie jesteśmy my, że dzieci są dziećmi, są to mali ludzie, na których mamy wpływ i których kształtujemy. Nie chcemy wygrywać tu i teraz, bo to nie jest wojna, to nie jest wygrana. A teraz zapisałam sobie taką krótką autorefleksję, taki krótki rachunek sumienia. Jeśli egzekwujesz w jakiś sposób zachowanie swoich dzieci, to odpowiedz sobie na te pytania. Po pierwsze, czy masz jakąś filozofię dyscypliny, czyli w jaki sposób dyscyplinujesz swoje dziecko. Drugie, czy moje podejście działa, czy działa długofalowo, czy widzisz poprawę, czy właśnie dziecko jest skłonione do refleksji i to się przejawia w różnych innych sytuacjach, czy też nie. Czy Ty się dobrze czujesz z tym, jak się zwracasz do swojego dziecka, jak do niego mówisz, czy jest to rozmowa pełna szacunku, bezpieczeństwa, czy jest dziecko otoczone emocjonalnie, bezpiecznie, czy Ty się czujesz w porządku, czy jesteś spokojny i emocjonalnie bezpieczny. Czwarte, czy dziecko się dobrze w tym momencie czuje, czy czuje się kochane. Co przesyłam moim dzieciom, jakie przesłanie, właśnie, czy jesteśmy przy nich, kiedy są źli, czy jesteśmy przy nich, kiedy krzyczą, czy jesteśmy przy nich, kiedy płaczą, czy jesteśmy tylko wtedy, kiedy jest wszystko w porządku i czy chcemy im pokazać, że możemy osiągnąć to, czego potrzebujemy, tylko krzykiem, władzą, czy jednak zrozumieniem, empatią i spokojem. Szóste, jak postępowali Twoi rodzice? Siedem, czy kiedykolwiek dziecko przeprasza później szczerze? Czy to jest na zasadzie, wiecie, przeproś tu i teraz? No i przede wszystkim, ósme, czy sam potrafię przeprosić i przyznać się do błędów? Czy dziecko ma szansę tutaj uczyć się przez modelowanie, zobaczyć i przypomnieć sobie, jak Ty reagujesz w momentach, kiedy być może kłócisz się z partnerem, partnerką, powiesz właśnie nie tak coś do dziecka, czy Ty potrafisz na co dzień przepraszać szczerze. Także mały rachunek sumienia, zapisałam sobie tutaj następne filmy, może coś o mózgu dziecka, może dacie mi tutaj przykłady różnych awantur, nie wiem, wybuchów złości, czy i w innych sytuacji, które mogłabym tutaj rozwinąć, o których mogłabym tutaj Wam opowiedzieć. Dajcie mi koniecznie znać, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie oraz za oglądanie i mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo, także do zobaczenia, pa, pa.